Hej, siemano, witajcie, z tej strony Rashibo i jest to kolejny odcinek do gry w Prison Architect. I tak, jak pamiętacie pod koniec ostatniego odcinka, przyspieszmy. Było trochę tutaj zawirowań odnośnie właśnie przeszukań, trochę zabójstw. No i jak wiecie, musimy to trochę wszystko ogarnąć. Przede wszystkim będę chciał w tym odcinku chyba przygotować powoli tutaj death row dla więźniów oraz zająć się przebudową delivery, export i garbage, żebyśmy mogli to wszystko jakoś pociągnąć w miarę. Myślę, że pierwszy będziemy robili death row ze względu na to, że właśnie będziemy mogli tutaj to podziałać bez większych... O, właśnie. No i tak jak myśleliśmy, było to po prostu prosty tunel, nic skomplikowanego. W takim razie niech to chłopaki tam wezmą, zrobią, a my tymczasem zaczniemy zabawę w tym miejscu. 27 na 31, tak? Cyk, cyk. Pomyślmy. 27 na 31. I teraz tylko będziemy musieli... W ogóle przesunięcie bloku całego jest dobrym pomysłem. Ze względu, zaraz wam wyjaśnię jakiego. 6 na 6, 6 na 6. I tu. Teraz tylko jeszcze sprawdźmy, czy na pewno cele się zgodzą. Żeby nie wyszło nam jakieś tutaj kuku dziwne. Tak, wszystko się zgadza. Czyli możemy postawić, tylko ten budynek będzie... trochę drożej wyjdzie nas jednak. Usuniemy dużą część forestry, ale myślę, że będzie to rzecz, którą będziemy mogli zrobić bez problemu i na którą będzie nas stać przede wszystkim. Ze względu na potrzebę po prostu tutaj działania z tym blokiem. No tutaj zrobimy też taki mały... Nie wiem, delivery tu małe, że małe zrobimy, czy coś. Przemyślimy to jakoś. Tu możemy zrobić też yard zawsze. Także wszystko rozpatrzymy dokładnie, jakby miało być zrobione. Early release, oczywiście jakieś tam pieniążki też wpadły. Co jest? No, nie mogliśmy tej jednej bramy nie mogliśmy otworzyć tak ręcznie sobie, jakby coś tam... Nie chciała, chciała, nie mogło. Dodatkowo tak, w tych celach, co oni będą mieli tutaj, nie będziemy potrzebowali na pewno prysznicy w tamtym bloku. Ale na przykład już mała pralnia by nie zaszkodziła. Także możemy zrobić też tutaj taki pomost jakby. Jeżeli rozumiecie, co będę miał na myśli, który będzie po prostu łączył nam te dwa bloki. I myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tak, to będzie takie ciekawe rozwiązanie. Zawsze coś tutaj dodamy. Tu będzie szedł mur. No, powinno być... Powinno być wszystko dobrze. Ale tutaj nie wstawiajcie mi drzew dodatkowych, panowie. Tu nic nie wstawiać, tam nic nie montować. No, no, no. No dobrze. I teraz tak, kantyna tam będzie musiała być oczywiście mała. Mała kuchnia. Będzie to miejsce na 5, może 6 miejsc. Medbay. Jeden zrobimy, mały taki. Skromny. No i w sumie to będzie wszystko, co będzie potrzebne tak naprawdę. Resztę czasu oni i tak będą siedzieli w celach. Miałem nadzieję też, że uda nam się tutaj troszeczkę zwiększyć jeszcze eksport w dniu dzisiejszym, żeby tutaj właśnie co nieco podziałać. Tu już jest podłączone wszystko, tak? Logistik. Dodatkowe miejsca pracy, niech będą od razu zapełnione. Ponieważ to się zawsze może przydać. I w końcu zrobimy to, co było tu potrzebne dłuższy czas temu, czyli po prostu metal detektor na wyjściu. Na wyjściu, żeby tutaj w razie W od razu złapali typa.
Jeżeli jest taka konieczność, zajdzie. A jeżeli nie, no to... Mam tutaj w ogóle będziemy mieli elektryczność doprowadzoną? Tak, idealnie, bardzo ładnie. O. Będą musieli usunąć ten kawałek. Albo ten. Nie, niech usuną ten kawałek. Bo automatycznie to by nam podłączyło i by nam wysadziło korki w obydwu magazynach. Co by było naprawdę drastyczne w skutkach. Ale okej, skończył się czas roboczy, więc teraz tak naprawdę to już mogą po prostu nawet zabrać się ze wszystkim tam. To już by nam nie przeszkadzało w tym momencie nawet. Także jest dobrze. Tu już wymontowano. No, czyli teraz wymontowano, czyli już nie będzie w ogóle problemu. Tylko tak czy siak odepnę te bramki. O, i mamy pieniądze potrzebne na postawienie tego bloku. Czyli proszę mi go tutaj zrobić. Raz, dwa. Będzie to blok zamknięty, do którego będzie wchodziło się z tej strony. Tylko i wyłącznie. Także myślę, że powinno być wszystko tam zacnie ustawione z tym. Więc będzie ładnie banglać. Zresztą zobaczycie, jak to wyjdzie, bo tam w ogóle będą inaczej poustawione rzeczy. Perimeter wall i secure wall. Jestem ciekaw, czym one się różnią. Ten secure wall. Czyżbym secure wall mógł ustawić jakoś bliżej? Nie, nie mogę. Będziemy musieli tutaj i tak wykupić tam w tamtą stronę dużo więcej terenów. Przynajmniej jeden w prawo i jeden w dół jeszcze. A tutaj dobrze, tu zrobimy takie jebitne forestry. To będzie ładnie działać, uwierzcie mi. No i zobaczmy teraz tak, dalej na eksport wychodzą rzeczy. Workerzy dalej tam zasuwają. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam ogólnie 17 tysięcy na plus, więc mamy, muszę tak powiedzieć, lekko genialną sytuację. No jest po prostu odlot, póki co no nie ma na co narzekać. Ta jedna ucieczka skromna to tam nam nie robi. Mamy 30 strażników wolnych, czyli 30 strażników po prostu chodzi po więzieniu, patrolując wszystko. O, tutaj, o tak. Zapomniałem podłączyć to wszystko razem. I teraz niestety widzieliście już, co się stało. Zapłaciliśmy troszkę za to. Aha, i mieliśmy jeszcze drugie biuro psychologa dać. Które myślę, że zrobimy w najbliższym czasie jakoś. Ale pierwsze, co bym chciał, to skończyć ten blok. Zrobić go po prostu już tak, żeby był tutaj wykończony. Wstawmy jail door w tym miejscu. A całość tutaj, w środku, będziemy musieli jeszcze rozdysponować kilkukrotnie. Chciałbym zobaczyć, czy secure wall możemy użyć w środku. Także to jest bardzo ciekawe. Chcę teraz zobaczyć tylko, jak się wypełni. Czy nie, a nie, jeszcze nie dostawili wszystkiego, dobrze. Tylko pytanie, gdzie jeszcze zostało? Concrete stack. O, a może jednak nie. O, tu. Tak. I teraz tak, teraz bym chciał tutaj zaplanować całość. Od razu. Czyli tu będziemy mieli na pewno tą część odciętą od reszty. 39, tak, no to 40. Tu będziemy mieli. Mamy. O, 18 i na 19. No to 18 na 18 zrobimy tak. Tu nie będzie nic. Dobrze, teraz tak. Co będziemy potrzebowali tutaj na pewno jeszcze? Parol room, czyli 3 na 3. Tu. Tak. Taki dosyć też szerokie wejście zrobimy sobie. Ogólnie tu będziemy działali tylko na systemie jail doorów, żeby właśnie ograniczyć wszystko. Sorry, jeżeli słyszycie
tego komara za oknem, mojego. Znaczy nie mojego, nie mojego komara, tylko u mnie w sensie za oknem go. Chaos to po prostu leje zawsze z tego niesamowicie. No dobrze, teraz tak, w sumie tyle aż nie potrzebujemy tutaj. Do tego serving table. A dajmy tu jeden. Ściany damy, przedłużymy ją tak. Będziemy mieli tutaj ładnie małą kantynkę. Kuchnię. No i teraz tak, tu będzie staff door. A tu będzie jail door, otwarty, ale... Do tego... ze trzy lodówki. Ze trzy kuchenki i między tym wszystkim zlew. To będzie na pewno zdecydowanie wystarczyć, żeby tutaj to zadziałało tak jak trzeba. Tutaj będzie parol room. W sumie zróbmy to tak, w taki sposób. Jeżeli tu będzie parol room, to tu zróbmy od razu... tu zróbmy od razu wizytację. Bo czemu by nie? Tylko że do parolek będzie zamknięty, tu będzie otwarty. Salą egzekucji zajmiemy się za chwilę wtedy. Tylko oczywiście... cele, potrzebuję celi. Które byśmy mogli tutaj... wpiąć. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie się skapnęło, że przecież... nie mam jeszcze określonego generatora tutaj. Insufficient funds, no dobrze. No to będzie rzecz, z którą będziemy musieli powalczyć w takim razie. Tak, tu. Na pewno tu postawimy perimeter wall. Tak blisko. Tak, kantyna. Tu będzie wizytacja, parolka. Tu będzie tylko staff. Ogólnie ten teren tu przejściowy będzie staff only. Moment, sobie zakreślmy od razu, gdzie to będzie miało iść. Tu. I tu, w taki sposób. Ogólnie wydostanie się z tego miejsca będzie graniczyło z cudem. Bo to będzie naprawdę bardzo odcięty blok. Tak, tylko... tu będzie kolejna brama. Tu będzie zamknięty jail door, tu będzie zamknięty jail door. I pytanie, co jeszcze będziemy tu potrzebowali? Prysznice będą mieli w środku. Common room też nie będzie im potrzebny. Staff room może się przydać. Egzekucja. No, egzekucje też się mogą. Znaczy, egzekucje mogą. Egzekucje będą musiały być. Czyli tak, to jest... 3 na 3, 3... Czyli robimy tak... No może trochę dalej... 14 miejsc siedzących, chociaż tak sądzę, że... tego się nie da tak załatać... Zobaczmy... materials... jakbym chciał wstawić tutaj generator, to mogę, tylko że muszę od drugiej kratki tyle. Teraz zobaczmy, ile za dużo. O, jedną za dużo, dobrze. O, czyli tak, będzie ściana druga szła. No i myślę, że to będzie wszystko, od czego będziemy mogli tak naprawdę zacząć robić to pomieszczenie. Moment, tak. Tu. O. I to będzie jak ta lala. No tak.
W sumie od tego będziemy mogli zacząć wszystko. Tyle, że... Tutaj będzie potrzebny wszędzie perimeter wall. No właśnie, on kosztuje. Dobrze, zróbmy na razie to na tyle. Na razie zróbmy to tak. To będzie wszystko death row only. Czemu pisze, że to jest jakby... odcięte? Nie łapię trochę tego, ale okej. Dobrze, niech oni się na razie tym zajmą tu. Agregaty i całą resztę wszystko podrzucamy w ciągu dnia następnego. Tutaj ta kantyna będzie, także będzie dobrze. Tu mają te jail doory być na zasadzie otwartych. Białe ściany, wszystko ładnie będzie montowane. Ten blok będzie jeszcze nieużywany na pewno. Ale może zacznie nam to, spowoduje nam to tyle, że przyjadą nam więźniowie typu death row. I na razie możemy chyba 14 zwykłych wziąć. Tak? Tak. Bo te nie są zrobione żadne cele, no tak. Czyli 14 teraz jeszcze więźniów przyjmiemy. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Tu na pewno będziemy trzymali arm guardów w tym bloku. Do tego staff room będzie potrzebny. Staff room stawimy pewnie tutaj. Też pompa w budynku będzie to. To będziemy się trochę z tym męczyć na pewno, ale... Dobrze, na razie ten blok niech tam będzie po prostu tak, żeby był. A, wow. Aha, dobra, okej, poszło wszystkie... Wszystkie wypłaty. Wszystkie cen... Cały cennik poszedł już na tych... Okej, łapie. Tylko zobaczmy... A nie, miało być prison grading. Ile mam w ogóle? Tak 16%. Miała być biurokracja. Gdzie musieli zrobić sobie te wszystkie rzeczy też odnośnie... odnośnie właśnie... był odnośnie prawnika, żeby jakoś tam dalej ruszyć. I będziemy musieli na stówę wykupić ten teren w dół. Oj, taser. Prawnika pobili. Ale dobrze, że prawnika, a nie naszego. Nie naszego speca. No i wszyscy na razie będą trafiać tutaj. Do przejściówki. Ci, których, na których nie ma na razie miejsc. Może się tak wyrażę. A, już rozumiem, to nie może być, bo nie ma miejsca. Znaczy, nie jest zamknięte. Z żadnej strony. To na razie zamkniemy po prostu blok tu i tu. Jak wykupimy teren, to po prostu zrobimy to dalej. Także w ten sposób to po prostu łykniemy. Dobrze. Na razie niech jeden pan tu przejdzie. To wszystko death row only będzie. W sumie nie, kuchnia będzie staff only. No i potem będzie wystarczyło tylko, że nazwiemy tak naprawdę te sektory. I powinno być wszystko git. Jak widzicie, perimeter wall'e już są stawiane. Odczuję się po prostu, że to będzie co innego już. Że tutaj będą tylko specjalistyczne akcje przeprowadzone. Także zalążki tej rozbudowy już są takiej grubej. A tu będziemy musieli dać na pewno strażnika zwykłego przy tym, żeby pilnował. I tu będziemy mieli... Teoretycznie rzecz biorąc, wszystko na klucz zamykane zawsze. Szczególnie tutaj. O, to jest visitor table, to już. Niech będzie zamknięte. TV, ok. Może już myślałem, że w celach mamy podwójną lampę. I to byłoby trochę takie creepy, że gdzieś to przeoczyłem w którejś celi i potem to się rozeszło. Tu działa deployment. Bardzo ładnie.
Panowie pracują, mamy praktycznie trzy pełne warsztaty, można będzie się pokusić o czwarty, lada moment, żeby tu właśnie wszystko działało tak jak należy. No niestety dalej się uparli, żeby płyty ciąć. Dobrze, ja im nie będę bronił, niech to robią jak chcą. Wybaczcie. No i eksport póki co będzie pełna ciężarówka. Mam nadzieję, że jakieś dobre pieniążki z tego wpadną. Nawet chyba dwie ciężarówki będą. Także jest wszystko, będzie ładnie. O tak. No i będzie też problem z tym, że więźniowie, ludzie, którzy będą wychodzili tą drogą, będą się blokować tam przy tamtej bramie, więc ta brama będzie na dole często otwierana, no ale... No ale jest to coś, co będziemy musieli przetrwać i ogarnąć w taki sposób, żeby było dobrze i skutecznie. Teraz tak, tu zostały jeszcze jedne deski. No i fajnie. Możemy wypuścić tą ciężarówkę w takim razie. O, tu już się zaczyna to, czego nie lubię, czyli odkładanie śmieci. Znaczy odkładanie śmieci, Boże, odkładanie żywności już tutaj na te lodówki, czyli boję się, że by nie było tak. Nie no, kurczę, jak on musi być. Tak. Żeby nie było w ten sposób, że nagle się okaże, że tutaj będą latać do kuchni po wszystko. W ogóle może to wyłączymy w takim razie. Laundry, distribution. No w sumie to laundry to jest na tyle blisko, że może dostarczać na tamten, do tej działki. Bardzo ładny, duży eksport. Cieszy mnie. Czyli tak, idziemy tu i tu zakręcimy. Tu zakręcimy. I na razie tutaj też zakręcimy. I na razie wydałem wszystko na tutaj na te ściany polepszone, ale myślę, że to jest taki dobry motyw, żeby no, zainwestować. Rozumiecie sami. Póki co jest też noc. Więc myślę, że uda nam się. Może zróbmy shakedown. O. To będzie dobry pomysł. Zrobienie im shakedownu, bo trzepiemy cele. Bo suma summarum po tych ostatnich dwóch dniach, jakie mieliśmy takie gorsze, ja wolę jednak im te... Wolę im jednak z tych cel zrobić tutaj... No wiadomo, to co trzeba. Książki są nieusortowane, ale to myślę, że niedługo ogarną. Też nasi panowie. 126, Death Row 8. Bardzo ładnie. Death Row na razie nie widzę, żeby był jakiś też dodatkowy, tam ktoś miał być jakiegoś więźnia, nie chcą nam nikogo przysłać. Możemy wziąć też dodatkowy grant na blok D. Ponieważ myślę, że damy radę go zrobić w tylko krótkim czasie. W takim krótkim czasie, jak rozbudujemy, tutaj wykupimy ten teren. Bo polecimy od razu dwa bloki w dół. Więc będziemy mieli naprawdę sporo tam wszystkiego i będzie na tyle dobrze, na ile powinno być. No oczywiście tutaj ten Death Row nie jest tak potrzebny do przeszukiwania, no ale... To już są drobiazgi, z którymi się nie będę kłócił. Hej, no co jest? Aaa, no tak, właśnie. No i zapomniałem też o drugiej bardzo ważnej rzeczy. Czyli, że położenie perimeter walla niweluje używanie po prostu pod nim jakichkolwiek kabli. Czyli w sumie dobrze, że się teraz skapnę o tym w tym momencie, a nie za chwilę. O Jezu, cały mamy blok odłączony. Wszystko bez światła leci. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ale tu myślę, że zaraz nadrobią, nadbudują tutaj panowie. Nadbudują nad tym wszystkim, żeby to działało tak jak powinno. No i wtedy będzie już po prostu hop-siup.
Hop, siłpi będzie jak marzenie chodzić. Forestry póki co daje radę. Częściowo. Będziemy musieli to jakoś wszystko oczywiście tam w późniejszym już czasie zrobić, ale wiecie co, może się tak. Nim zrobimy powiększenie terenu, tak jak mówiłem, zabierzmy się za ten eksport, poprawmy go. Czyli eksport na razie pozbywamy się. Delivery zmniejszamy. Zmniejszamy, bo nie będzie nam takie duże potrzebne. I teraz tak. Zróbmy tutaj ścianę normalną, może. Albo ogrodzenie mądrze ustawmy. Ponieważ... tak. Będzie nam potrzebne może tyle. Nawet chyba nie aż tyle. Na delivery. Export tu i garbage tutaj. Czyli po prostu sobie zmienimy to wszystko, żeby nam aż tak bardzo tutaj nie uprzykrzało życia. Zmniejszymy to po prostu, no bo wcześniej to też było trochę za duże, ale no nie zwróciłem na to uwagi jakoś tak też bezpośrednio tutaj wymontować to. Wymontujcie te żarówki wszystkie i wszystko. Jak tu idzie podłączenie? No i powoli, powoli. Ale zaraz powinni tam podłączyć. Ja szereg dam prawie skończony, praktycznie skończony. I widzicie, dużo mniej teraz jest rzeczy z kontrabandy. Także myślę, że małymi krokami odbijamy to, co chcemy zyskać. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobrze. Teraz tak. Staff door. Możemy ustawić tu. I usunąć musimy nadmiar ściany. Ja wiem, że wcześniej robiłem to samo, tylko że w drugą stronę, no ale... No ale wiecie, jak to ze mną jest. Zmiany są potrzebne. Szczególnie w takim systemie, jakim jest Prison Architect. Żeby wszystko ładnie właśnie działało i się jakoś tam nie gryzło. Cyk. Tak, żeby... żebyśmy wszystko mogli też tutaj zamknąć właśnie na terenie export-import. No i jeszcze śmieci, to myślę, że... Come on, ostatni. To myślę, że będziemy jak tak zrobić... Nie mogę się wysłowić. To myślę, że możemy zostawić to w ten sposób, jak jest teraz. O, wysłowiłem się w końcu. I delivery zrobić takie trochę większe. A śmietnik stąd usunąć. Żeby po prostu tam się z tym nie męczyć tyle. Do tego pod śmietnikiem położymy sobie... O. O, proszę. Trawnik i tylko na to starczyło. Bo tak naprawdę na resztę nie starczy nam. I jestem tylko ciekaw, dlaczego tych nie można tutaj... Nie wiem. Dajcie go na lockdown. Tego może do solitarki. Może jak go wykopią do solitarki, to... coś z tym zrobią. No tego też na lockdown. Nie wiem, zobacz, może to coś zmieni. Czy ty tu przyszedłeś samemu, z własnej woli? Nie wiem, zobaczymy, jak to wygląda zresztą po nocy. No i tutaj teraz właśnie dobrze w tych parolkach jest ten strażnik. Bo gdyby tak nie było, to no, poprzednim razem byśmy nam kogoś znowu zabili tam. Mianowicie najprawdopodobniej właśnie... to był kto? Prawnik. Prawnik tego gościa, co tam przyszedł do niego z nim dyskutować. No i znowu ktoś starał się wynieść wiertarkę. Dobrze, że wiertarka, nie wkrętarkę. To byłoby trochę bardziej przykre. Po co więźniowi wkrętarkę? No, wiertarkę to ja rozumiem. Jeszcze, żeby coś tam wynieść, ale wkrętarki jakby kradli, no to byłoby... dziwne. Przynajmniej dziwne, tak? No i dobrze, shakedown nie może być zakończony, bo pewnie gdzieś coś zostało. Jak znam życie. Dobrze, jakoś to ogarniemy, ale w tym miejscu dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!